Taka po prostu pobudzona wtedy. Jest z nami pan Jarosław Ryms z firmy InsectPol. Dzień dobry. Panie Jarosławie, IPM, co to oznacza? IPM, po angielsku Integrated Pest Management, po polsku integralne zarządzanie szkodnikami. Jest to metoda, jest to system zwalczania szkodników, w którym chodzi o to, abyśmy w celu zwalczania danej grupy szkodników, na przykład much lub gryzoni, zaangażowali jak najwięcej rozwiązań. Rozwiązania możemy podzielić na chemiczne lub niechemiczne. I chodzi o to, by było ich jak najwięcej. Na przykład, jeżeli chodzi o zwalczanie much, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie lepów, takich jak tutaj. Jest to lep rozwijany, który ma 10 metrów długości. Dodatkowo można zastosować lampę owadobójczą, rażącą, która jest też fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest tutaj ruszt rażący i muchy, które przelatują, zostają porażone tym prądem. Dodatkowo można zastosować takie pułapki, w których wsypuje się mączkę mięsno-kostną, zalewa wodą, umieszcza na słońcu i taka pułapka potrafi złapać nawet do 100 tysięcy much. Można zastosować różnego rodzaju opryski i w tym momencie, jeżeli połączymy te wszystkie działania, to na pewno zmaksymalizujemy skuteczność walki z muchami. Dlaczego walka z muchami jest ważna, szczególnie dla hodowców krów? Muchy mogą być wektorem wielu chorób, takich jak zapalenie wymion, takich jak zapalenie rogówki. Muchy są też niebezpieczne, ponieważ potrafią przelecieć ponad 5 km z innego gospodarstwa i przenieść te patogeny. Dodatkowo duża ilość much powoduje stres u tych zwierząt, które jeżeli mają nadmierną ilość stresu, no zachowują się niekomfortowo dla hodowców, mogą kopnąć, odganiać się ogonem. Dodatkowo taki długotrwały stres może też mieć wpływ na produkcję. Ilość mleka, która jest produkowana, może spaść. Jeżeli są to na przykład krowy mięsne, ilość przyrostu mięsa może też spaść, więc jest to jakby bardzo ważne, żeby tą ilość much zminimalizować. Krowa, która jest ciągle odgania się od much, jest mniej wydajna i zmęczona, to tak samo jak my. Też potrzebujemy mieć spokój do pracy, gdzieś spokój w życiu. Jeżeli cały czas ktoś nam przeszkadza i dokucza, to też po prostu robimy się nerwowi. W jaki sposób powinny być stosowane środki do ochrony przed muchami w oborze? Fajnym rozwiązaniem do stosowania środków chemicznych w oborze jest stosowanie ich na kartonach, na tak zwanych ekranach. Z tego względu, że karton jest czystą i suchą powierzchnią. Stosując środki chemiczne bezpośrednio na ściany, które mogły być wcześniej wapnowane, może okazać się, że ten środek chemiczny obniży swoje działanie lub całkowicie będzie nieskuteczny. Dodatkową rzeczą też bardzo ważną jest rotacja środków chemicznych. Jeżeli co roku będziemy stosować ten sam preparat z tą samą substancją czynną, po kilku latach może okazać się, że przestaje on być skuteczny, ponieważ muchy uodparniają się na substancje, tak samo jak my ludzie uodparniamy się na działanie antybiotyków. Jeżeli chodzi o wojnę, którą wypowiadamy szkodnikom, powinniśmy mieć w zapleczu duży arsenał. Na jednym mieczem nie wygramy wojny. Dlatego jeżeli zastosujemy lampę rażącą, pozbędziemy się 15-20% tych much. Jeżeli do tego dołożymy pułapkę, którą te muchy będą nam się łapały, to będzie kolejnych 15-20%. Jeżeli do tego dołożymy taśmę z lepem i jakieś środki chemiczne, może okazać się, że nasz sukces będzie praktycznie 90%. Problemem mogą też być gryzonie. Zgadza się. Jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, problemem mogą być też gryzonie, myszy lub szczury. Tak samo jak w przypadku much, staramy się jak najwięcej rozwiązań zastosować do zwalczania takich gryzoni. I na przykład na zewnątrz pomieszczeń gospodarczych możemy zastosować karmniki deratyzacyjne, które przymocowuje się wzdłuż ściany budynku, a w środku takiego karmika montuje się trutkę na gryzonie. W środku nie powinno stosować się już trutek na gryzonie z tego względu, że istnieje prawdopodobieństwo, że ta trutka trafiłaby do zwierząt razem z paszą lub w jakiś sposób mogłaby trafić do mleka. Tak? Prawdopodobieństwo jest co prawda małe, jednocześnie chodzi o to, żeby je też minimalizować. W środku za to możemy zastosować takie pułapki żywołowne na gryzonie. To jest pułapka na myszy z racji wielkości. Jest to pułapka na zasadzie zapadni. Gryzoń wchodzi tym otworem i zostaje w środku, nie ma możliwości wyjścia. Jeżeli okaże się, że w gospodarstwie występują gryzonie większe w postaci szczurów, możemy zastosować taki duży chwytacz na szczury, który działa na podobnej zasadzie zatrzaskowej.
gryzoń wchodzi tym otworem, zapadka się zamyka i gryzoń zostaje w środku, tak? I z racji tego, że jest to żywy gryzoń, trzeba go gdzieś po prostu daleko wywieźć, wypuścić. I też dobrym rozwiązaniem są tak naprawdę stare, tradycyjne pułapki, które mimo, że mamy XXI wiek, sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze. Taka pułapka jest montowana w miejscu, gdzie taki gryzoń przebywa. Tu jest montowana przynęta i w momencie, kiedy ten gryzoń próbuje pobrać przynętę, zostaje zabity. Jeżeli chodzi o gryzonie w produkcji mleka, ich ryzyko wystąpienia jest co prawda nieduże, ponieważ rodzaj paszy i produkcji nie jest zbyt atrakcyjny dla gryzoni. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia tych szkodników istnieje w takim miejscu. Co prawda w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną lub drób to prawdopodobieństwo jest dużo wyższe. Dlaczego trzeba walczyć z gryzoniem? Jeżeli chodzi o gryzonie, są to bardzo inteligentne zwierzęta. Potrafią też przebywać dosyć duże dystanse. No i na swoim ciele też przenoszą masę różnego rodzaju chorób i wirusów. Tak? Gryzonie potrafią być wektorem na przykład salmonelli lub leptospirozy. Stąd bardzo ważne jest, żeby ograniczać ich ilość, bo mogą być niebezpieczne nie tylko dla zwierząt, ale też dla ludzi. O czym powinien pamiętać każdy hodowca bydła? Każdy hodowca bydła powinien pamiętać o dobrostanie zwierząt, mieć na uwadze ich szczęście i zadowolenie, a w związku z tym powinien pamiętać o zwalczaniu szkodników w postaci czy to myszy, szczurów, czy owadów latających takich jak muchy.